Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 3 dzień lipca, 14 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus wysyła swoich 72 uczniów, wysyła ich po dwóch, aby głosili Ewangelię. Wysyła ich i mówi: idźcie jak owce pomiędzy wilki. Nie trudno sobie wyobrazić, co dzieje się z owcą, która jest pomiędzy wilkami. Jest to po prostu mission impossible, misja prawie niemożliwa, prawie. Dlatego, że Pan Jezus daje im coś. Coś, co będzie jedynym ich zabezpieczeniem. Mówi: nie bierzcie ze sobą ani torby, ani sandałów, ani nie pozdrawiajcie nikogo w drodze, czyli po prostu nie liczcie na jakieś znajomości, na jakieś układy, na jakieś dobre wrażenie. Po prostu idźcie i głoście. Głoście pokój. Nie wybrzydzajcie. Cokolwiek wam podadzą do jedzenia, to spożywajcie. Jeśli przyjdziecie do jakiegoś domu, to nie przechodźcie z jednego domu do drugiego. Nie wybrzydzajcie, nie wybierajcie, tylko po prostu tam, gdzie was pośle, tam idźcie i głoście. W takich warunkach, w jakich was postawię. Zauważcie, że Jezus mówi: idźcie i głoście. Nie mówi: czekajcie, aż oni przyjdą do was, ale wy idźcie i głoście. I ciekawa rzecz, że te słowa wcale nie odnoszą się tylko do apostołów, ale do 72 uczniów, a więc powszechność tego głoszenia Słowa Bożego. Pan Jezus również ciebie powołuje do tego, abyś głosiła, abyś głosił Ewangelię. W jaki sposób? W taki, w jaki uważasz, że jest najbardziej czytelny. Bądź dobrym świadkiem. Czasem nie potrzeba wielu słów. Czasem wystarczy jakiś dobry gest, uśmiech, albo czasem jakaś konkretna pomoc. Nie jakieś obiecanki, cacanki, ale konkretna pomoc. I to może być świadectwem, które sprawi, że ktoś będzie chciał pójść za Chrystusem. Kochani, kiedy czytam tę Ewangelię, to staje mi przed oczami święty Franciszek z Asyżu, założyciel mojego zakonu, który właśnie po dwóch wysyłał swoich braci. I mówił, żeby nie liczyli na jakieś zabezpieczenia czy na jakieś układy, żeby właśnie w pokorze serca i w ogromnym ubóstwie szli i głosili Ewangelię prostymi słowami. I również mówił, aby bracia nie głosili długich kazań, dlatego że Pan krótko przebywał na tym świecie. I również Pan Jezus posyła ciebie, abyś głosił Ewangelię w taki sposób, w jaki potrafisz, w jaki możesz. Otwórz się na działanie Ducha Świętego i nie spychaj tej odpowiedzialności za głoszenie Słowa Bożego na księży, na siostry zakonne czy na katechetów, ale ty, konkretnie ty jesteś posłany do tego, abyś głosił. Są takie rejony i takie miejsca i takie sytuacje, w których nigdy kapłan czy katecheta nie będzie obecny. Natomiast ty tam jesteś. Ty możesz zwrócić uwagę na coś pięknego, na coś Bożego i w ten sposób zachwycić człowieka, który często wpatrzony jest albo w pieniądz, albo w smartfon, albo w cokolwiek innego, co odpycha, co nie przyciąga do zbawienia. Kolejny raz przywołam takie wydarzenie z życia świętego Franciszka, kiedy wraz z jednym z braci poszedł, aby głosić Ewangelię i który ten brat po pewnym czasie mówi: Franciszku, przecież mieliśmy głosić kazanie, mieliśmy głosić Ewangelię. A my właściwie chodzimy, tylko uśmiechamy się do ludzi, pomagamy im. I Franciszek mówi: to jest właśnie ewangelizacja. Nie trzeba zbyt wielu słów. A jeśli słowa są, to niech będą proste. Dlatego, że Pan Bóg jest wcale nieskomplikowany. Pan Bóg jest otwarty i taki, że każde dziecko może zrozumieć, jak bardzo jest kochany. Na zakończenie, kochani, abyście czuli się posłani do ewangelizacji, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.